Jak załagodzić przewrażliwienie i twardo stawiać granice? Myślę, że to będzie bardzo ważne nagranie, szczególnie jeżeli macie taki problem, że jesteście osobami, które są empatyczne i bardzo często zdarza wam się kierować uwagę na wasze uczucia, na to jak się czujecie, na wasze myśli, może macie jakieś wątpliwości w swojej głowie, czujecie niepokój albo niepewność, czujecie się oceniani albo osądzani przez innych ludzi, nie wiecie, co takiego powinniście zrobić ze swoim własnym życiem, brakuje wam odwagi, żeby podjąć jakąś decyzję, zrobić jakiś krok, brakuje wam takiego poczucia zaangażowania i chcecie coś z tym zrobić. Dzisiejsze nagranie, mógłbym powiedzieć, jest takie bezpośrednie, trochę clickbaitowe, tak? Bo to jest taki tytuł, myślę, który trafi bezpośrednio do wielu osób. Ale jednocześnie chcę tutaj poruszyć pewne kwestie, pewne zagadnienia. No i z biegiem czasu będziemy je po prostu rozwijać. Tak jak wam wspominałem wcześniej w Q&A, temat empatii i wrażliwości. Tak, chcę kontynuować ten temat przez troszeczkę dłuższy czas. Myślę, że będę go poruszał z różnych perspektyw, w różnych seriach. Także to jest taki powód, dlaczego warto jest pozostać tutaj ze mną na kanale i być po prostu na bieżąco z moimi materiałami. Także zaczynamy to nagranie i posłuchajcie tego, co mam dzisiaj wam do przekazania. Przede wszystkim zacznę od tego, że jeżeli czujecie się przewrażliwieni i czujecie, że macie problem z stawianiem w swoim życiu granic, to bardzo często jest to wynikiem tego, że się po prostu boicie. Paraliżuje was strach, paraliżują was wątpliwości, paraliżuje was niepokój. I jednym z takich, mógłbym powiedzieć, sposobów na poradzenie sobie z tą wrażliwością, z tym przewrażliwieniem, jest stawienie czoła swoim własnym lękom. I ja wiem, że to jest trudne, tak? Stawienie czoła swoim lękom jest trudne i wymaga klarownego sprecyzowania tego, czego się boisz i odpowiedniego doboru bodźca, bo teraz, gdy ty się boisz czegoś, boisz się życia, boisz się innych ludzi, boisz się jakiejś sytuacji, to nie pokonasz swojego własnego lęku poprzez izolowanie się. Nie pokonasz swojego własnego lęku poprzez zamykanie się w swojej własnej bańce, poprzez zamykanie się w swojej własnej fantazji. Ja wiem, że to jest przyjemne, ja wiem, że to jest komfortowe, ja wiem, że to w pewien sposób nas broni i chroni, broni nasze ego, nasz sens tożsamości i każdy z nas ma swoją własną, indywidualną przestrzeń, w której z miłą chęcią się zamyka i jest mu dobrze i ciepło i komfortowo, ale bardzo często ta bańka, która ma nas chronić, jednocześnie nas zamyka i krzywdzi. I to jest jeden właśnie z takich tipów, wskazówek, jakie mogę wam dzisiaj dać. To jest właśnie to, że warto jest stawiać czoła swoim własnym lękom. Numer 2 na mojej liście to jest: zwiększ świadomość swojego otoczenia, nie skupiaj się aż tak bardzo na swoich uczuciach. Jeżeli jesteś człowiekiem, który jest przewrażliwiony i tak siebie oceniasz, czyli uważasz, że jesteś przewrażliwiony, to bardzo prawdopodobne, że mocno skupiasz się na swoich własnych uczuciach, skupiasz się na tym, co czujesz. Czujesz się nawet niepewnie w stosunku do tego, co ty czujesz. Starasz się analizować swoje uczucia. Może nawet używasz jakichś technik z rozwoju osobistego albo z psychologii. Starasz się reflektować nad swoimi uczuciami. Zastanawiasz się, czy to, co ty czujesz, jest dobre, czy jest złe. Może nawet zatraciłeś sens poczucia tego, co jest dla ciebie dobre, albo tego, co jest złe. Czujesz się troszeczkę pomieszany i łapiesz się każdej jednej myśli, która wpada tobie do głowy, i na dobrą sprawę nawet nie zwracasz na to uwagi, bo brakuje ci takiego solidnego uziemienia, stania twardo na ziemi. I
Jednym ze sposobów, aby sobie z tym poradzić, to jest właśnie zaprzestanie kierowania uwagi tylko i wyłącznie na swoje własne uczucia, ale zwrócenie uwagi na to, co dzieje się dookoła ciebie. I teraz ja chcę, żebyście mnie dobrze zrozumiali, bo ja nie mam tutaj na myśli, że musisz olewać siebie i nie szanować siebie, nie zwracać uwagi na siebie i dyskryminować siebie, czy nie doceniać siebie. Ja nie mam tego na myśli. Te rzeczy są bardzo ważne, tak? Ważne jest dbanie o poczucie własnej wartości, o swoje własne myśli. Ja mam tutaj na myśli to, żebyś przestał tak zwracać na to swoją uwagę, bo to bardzo mocno ciebie jeszcze zamyka, buduje w tobie taką osobowość ofiary i nie dostrzegasz tych takich możliwości oraz szans i tego, co mówi do ciebie życie, co mówi do ciebie druga osoba, jakieś inne osoby, tego, jakie masz szanse i możliwości w swoim własnym życiu, co takiego mógłbyś zrobić ze swoim własnym życiem. Nie dostrzegasz tego, gdy bardzo mocno się na tym fiksujesz, na swoich uczuciach, a bardzo możliwe, że gdy przestaniesz to robić, to po prostu życie samo ci pokaże inną drogę, inne możliwości i okaże się, że tak naprawdę nie masz ze sobą problemu, a już na pewno w twoim życiu nie dzieje się jakiś koniec świata, tylko po prostu ty byłeś za bardzo skupiony na swoich uczuciach, na swoich uczuciach i na analizie siebie, że nie dostrzegałeś tego, co dzieje się wokół ciebie. Tutaj bardzo pomocną techniką jest skupienie się na słuchaniu tego, co mówią do ciebie inni ludzie, słuchanie otoczenia, przywracanie kontaktu z otoczeniem, przebywanie w naturze i po prostu medytacja, uważność, to są proste rzeczy, o których ja cały czas mówię, ale one są skuteczne i one działają. Numer 3 na mojej liście, stopniowo wychodź ze swojej strefy komfortu. Ja już nagrywałem na ten temat Q&A, opowiadając o tym, dlaczego to jest takie ważne, bo gdy ty stopniowo wychodzisz ze swojej własnej strefy komfortu, narażasz siebie na jakieś niebezpieczeństwo albo na dyskomfort. Przy czym mam tutaj na myśli takie drobne rzeczy, bo to może być na przykład wzięcie zimnego prysznica z rana, medytacja z rana, tak? Zrobienie treningu na siłowni, spróbowanie jogi, pójście na spacer, spacer w deszczu, tak? Albo rozmowa z obcą ci osobą, albo w ogóle zrobienie jakiejś rzeczy, od której uciekasz i której zrobienie spowodowałoby w tobie dyskomfort, ale na dobrą sprawę jesteś w stanie to zrobić. To, co jest charakterystyczne, to jest to, abyś zwrócił swoją uwagę na te drobne rzeczy, które jesteś w stanie zrobić. Ja nie każę tobie biec od razu maratonu. Albo w ogóle, nie wiem, robienia jakichś abstrakcyjnie Bóg wie jakich rzeczy. Wystarczy, że zrobisz coś małego, co dla ciebie jest niekomfortowe, i zobaczysz, że poczujesz się ze sobą lepiej, bo dzięki temu nabierzesz takiego przekonania o swojej własnej pewności siebie i poczuciu kontroli, że ty jednak jesteś w stanie coś zrobić i nie jesteś ofiarą tego, co dzieje się dookoła ciebie. I to też sprawi, że te twoje wątpliwości nie będą miały takiej mocy nad tobą, no bo będziesz miał pomimo tych wątpliwości w swojej głowie przekonanie, że jednak jesteś w stanie coś zrobić. I teraz nie jest ważne, co ty zrobisz. Ważne jest, że ty będziesz miał przekonanie, że możesz coś z tym zrobić. Numer 4 na mojej liście. Nabierz więcej doświadczenia i pewności siebie. Generalnie na temat pewności siebie zrobiłem cały kurs. Bardzo serdecznie polecam. Dla mnie osobiście pewność siebie jest mega ważnym tematem w życiu, szczególnie ze względu na to, że w szkole nie jesteśmy jej uczeni i niejako musimy sami zdefiniować swoją pewność siebie, musimy sami zdefiniować siebie w tym życiu. I to jest temat, który naprawdę jest mega rozbudowany i czasami nam się wydaje, że my rozumiemy to, co to znaczy być pewnym siebie, ale ja żyłem przez całe moje życie w przeświadczeniu o tym, że muszę być taki, jak definiują mnie rodzice, albo muszę być miły cały czas dla innych ludzi, nie mogę wyrażać swojej złości albo swoich uczuć. Ciągle gdzieś tam z tyłu głowy analizowałem siebie na każdym kroku, czy to, co robię, jest dobre, czy jest złe. I
pomimo, że całe życie miałem świetne oceny i zawsze dawałem z siebie 100% i byłem perfekcjonistą w tym, co robię, to nigdy do końca nie byłem szczęśliwy i miałem również bardzo ogromne problemy z poczuciem winy i z poczuciem wstydu. I właśnie wynikiem moich doświadczeń, między innymi mojego odchudzania i mojej transformacji, było to, że zacząłem głęboko studiować pewność siebie i właśnie stworzyłem ten kurs. Także to jest mega super istotna sprawa, bo jednym z aspektów pewności siebie jest twój self-image, czyli twoje ego, ale to nie jest aż tak ważne, ponieważ głębszą pewność siebie buduje doświadczenie, pokora oraz dojrzałość. Gdzieś tam zawsze trzeba zacząć od czegoś, aby tą pewność siebie zbudować, tak? Dlatego na przykład taka popularna jest technika w rozwoju osobistym, która nazywa się fake it till you make it, czyli udawaj, aż w końcu ci się uda. Ale w pewnym momencie nie jesteś w stanie udawać i to jest takie, no chyba normalne, tak? Że każdy z nas chce mieć ten sens naturalnej swobody i autentyczności i żeby mieć tą prawdziwą pewność siebie, najlepiej jest po prostu zbierać nowe doświadczenia, próbować nowych rzeczy, pójść na spacer, czasami skręcić w prawo, czasami skręcić w lewo, zerwać na chwilę z rutyną, pokombinować coś, potem wrócić na tą rutynę. Rutyna to jest potężna rzecz, wiecie? Naprawdę, ja widzę, jak wiele ludzi ma problemy ze sobą i ogromne wątpliwości tylko i wyłącznie dlatego, że brakuje w ich życiu rytmu oraz rutyny, która dałaby im poczucie bezpieczeństwa. I to również jest mega super istotne w życiu, bo generalnie punktem piątym, ja od razu do niego przejdę, to jest to, że granice to kwestia umowna. Tak naprawdę chcesz poczuć się spójny, tak? Jeżeli chodzi o tytuł tego nagrania, brzmi on: jak załagodzić przewrażliwienie i twardo stawiać granice. Zwróćcie uwagę, że ja przez całą długość nagrania nic nie mówiłem o granicach, tak? Cały czas mówiłem wam o tym, co takiego możecie zrobić ze swoim własnym życiem, ponieważ granic nie ma. Granice to jest ściema. Granice nie istnieją. Te wszystkie tematy w rozwoju osobistym, jak być asertywnym, jak być super, mega, nowy pasie i stawiać granice i zdominować świat. Tak na dobrą sprawę to są tylko i wyłącznie strategie poznawcze dotyczące tego, jak w końcu zacząć coś ze sobą robić. I co najlepsze, człowiek zdaje sobie z tego sprawę dopiero, gdy przerobi i przestuduje naprawdę całą masę materiałów, wykładów, warsztatów, książek, pozna ludzi i mentorów, i coachów i przerobi tego bardzo dużo w swoim własnym życiu. Ta rutyna, co nie? Jest mega super istotna. Świadomość tego, że jesteś w stanie robić coś codziennie i możesz to robić cały czas i to powtarzać i nigdy z tego nie zrezygnujesz. To może odmienić twoje życie. Mało tego, ja jestem święcie przekonany tu i teraz, że to odmieni twoje życie. Ja jestem człowiekiem dyscypliny, bez względu na to, jak myślicie, jak ja wyglądam na co dzień, jak wygląda moje życie. Gdy ważyłem 96 kg, będąc w szpitalu i gdy zaczynałem ćwiczyć, byłem w szpitalu, tak, ale przed jeszcze moją transformacją, gdy zdiagnozowano u mnie praktycznie cukrzycę, gdy schudłem, postanowiłem, że będę ćwiczył na siłowni do końca mojego życia, bez względu na to, jak się będę z tym czuł. I ćwiczę już 7 lat. Moją najdłuższą przerwą na siłowni były 2 tygodnie spędzone w Szwecji. Nigdy nie miałem dłuższej przerwy tak naprawdę. I wiem, jak potężną kwestią w życiu jest po prostu nasza rutyna, dbanie o samego siebie i powtarzanie czynności, które z każdym dniem pchają nas dalej w życiu.
I myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o to nagranie. Myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o to wideo. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, macie jakieś wątpliwości dotyczące waszego życia, waszej egzystencji, napiszcie proszę na dole w komentarzu. Napiszcie komentarz, zostawcie swój pozytywny przemyślunek. To, co wpadło wam do głowy, napiszcie na dole. Zapraszam wszystkich chętnych do uczestnictwa na grupie projektu Find Yourself. Wszyscy jesteśmy świadomością. Grupa jest darmowa. Nie wymaga od was żadnych specjalnych kwalifikacji ani testów, nic nie musicie praktycznie robić, wystarczy, że skorzystacie z linków na dole. Jeżeli chcecie wesprzeć projekt Find Yourself, z czego moje serce by się ucieszyło, bo miałbym wtedy więcej środków, aby nagrywać dla was wyższej jakości nagrania, możecie skorzystać z Patronite'a, z PayPala. Zapraszam was do skorzystania z konsultacji. Wszystkie linki macie na dole. Tak, kolejne spotkanie w maju. Również na stronie jest wszystko pięknie opisane. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczyska następnym razem. Miłego. Elo. Buźka.